To znowu ja. Dzisiaj zmierzamy do całkiem innego miejsca. Oczywiście nie wjeżdżam samochodem ani czym innym, bo jestem samochodem, zostawiłem przy drodze. No bo wiadomo, susza, żeby nic się nie podpaliło. A zmierzam do takiego starego cmentarza. Pamiętam, to było dawno temu, jak jeździłem sobie rowerkiem też, jak wszędzie prawie. Kiedyś jeździłem rowerkami. Jeżeli ktoś nie pamięta, i to jest właśnie taki opuszczony cmentarz, to jest z dala od miejscowości wszystkich w sumie, zobaczymy, czy po tylu latach coś tam jeszcze jest, coś tam jeszcze zostało, bo mówię szczerze, jestem ciekaw, bo tam nie byłem kilkanaście lat temu, znaczy kilkanaście lat, i zobaczymy, czy to znajdę. Tak chyba troszeczkę naokoło idę, tych zagrodzili, no ale zobaczymy. Kto się zbliżał na miejsce, to włączę kamerkę. Dobra, narka. Jednak musiałem zmienić lokalizację, bo tam nie wejdę do tamtego lasku, bo jest tak zarośnięte, a kleszczy jest pewnie więcej niż komarów, także dałem sobie spokój. I zmierzam teraz do innego cmentarzyska. Tylko że to jest blisko takiego parku dworskiego, jak to nazwać, i tego. I tu jestem akurat przy, nie wiem, takim stawie. Ładny park, ale staw aż nie jest taki ładny. Pewnie nie jest prywatny, dlatego tego jest taki zaśmiecony. Pewnie dlatego tak jest. Dobra, widzę, że tam ktoś idzie. Ja się go spytam dokładnie, gdzie to jest. I ten cmentarzyk. Dobra, narka. Musiałem się cofnąć troszeczkę. Na pieszo oczywiście. I tu jest taka stara alejka. To właśnie będą groby, o ile pamiętam. Zobaczymy, jak się zachowały. No mówię, coś jest. Tylko że widzę, ktoś się nimi zajmuje nawet. Jak miło. Jak miło. Oczywiście daty nie odczytamy. Przynajmniej nie będziemy ruszać tych grobów czy tych pomników. Są stare jeszcze, przedwojenne groby. Ale fajnie, że ktoś dba. Tylko oczywiście nie zobaczę tego wszystkiego tutaj. To jest zarośnięte. Jest zarośnięte. Jakby krzaków nie było, to pewnie znalazłbym pozostałe groby. Zobaczymy. Jeszcze pochodzę trochę. Co tutaj jest. Ale filmik będzie taki nieciekawy dzisiaj. Bo w sumie zależało mi na tamtym cmentarzysku. Ale tego, no są tutaj kamienie. Przepraszam, jeżeli chodzę po grobach. Ale nie rozpoznam ich tutaj. Są tutaj jedna. Betonowe, granitowe. Zapomniane przez ludzi. Nie mówię, no jeszcze jak przed wojną pewnie się opiekowali tutaj. Mieszkańca teraz już nie ma. Tutaj Polacy mieszkają także. Niemców nie ma. Też jest coś tutaj. Wszystko zarosło. Wszystko zarosło, kiedyś się rozpadnie. Czy są ofiary tej wojny? Nie wiem. Wszystko możliwe.
że chowali tutaj też. Nie chcę męczyć tych kamieni, pewnie bym odczytał datę. Może kiedyś bardziej poczytam o tym cmentarzu tutaj. Idziemy dalej, zobaczymy, czy tam dalej jeszcze będą. Na chwilę wyłączę. Tutaj także mamy zarośnięte. Dobrze mówię. Nie są, ale nie zobaczymy tego. Nie zobaczymy tego. Dobra, idziemy dalej. Jeszcze jest w miarę uczęszczany tutaj, po prostu to jest tak na pobocza takiej wioski, bardzo tam daleko, i że jest boisko z tyłu, to pewnie chodzą dzieciaki tędy na skróty. W sumie jest stara droga, alejka, po lewo i prawo właśnie są ten groby. No zobaczymy, czy jeszcze coś mi się uda i nagrać ciekawego. Jak nie, to będę kończył. No nie jest ciekawy dzisiaj odcinek. No ale zobaczymy. Tu też coś jest. Też coś jest. Może mi się uda jakieś zdjęcia zrobić, to sobie dodam. Żeby jakaś świnia kopała tutaj. Mam nadzieję, że tylko dzika świnia. No, tak słuch. Tak słuch. Jest, nawet widzę, że jest grobowiec jakiś. Jest zapadnięty. Jest zapadnięty grobowiec. No. Tam też, tutaj też jest coś. Jest taki obelisk. Jak to nazwać? No. Też jest. Jest coś wyryte. 1925 albo 600. Ktoś tutaj spoczywa. Jakiś Leo. No. Urodzony jeszcze 1859 bodajże. Tam też obok jest jakaś mogiła. No. Jak nie będzie tych krzaków, to ja tutaj jeszcze wpadnę. Będzie wtedy lepiej widać. Dobra. Może kończę, może nie, nie wiem. Zobaczymy, czy jeszcze coś nagram. Na razie. Jeszcze jeden cmentarzyk. Tak po drodze wszystko tutaj robię. Patrzymy. Może coś będzie ciekawego? Nie, raczej nie ma. Zdjęcia jakieś zrobię, tych dwóch elementów. Uprzątnięte jest tutaj, ale zdjęcie brak. Zdjęcie brak. Dziecko było tutaj małe. No brak ogólnie na tego napisu. Z jakiego okresu to jest? No mówię to. Troszeczkę dam takich wyjątkowo takich filmików, bo do lasu boję się zapuszczać ze względu na kleszcze. Jakieś gruzy, śmiecie. Rybactwa. Też coś jest. Zobaczymy.
zrobię zdjęcia tego krzyża, tego metalowego, chyba żeliwny jakiś jest. I granitowy. Dobra, idę tam, zobaczę. Coś było jeszcze w zaroślach. Koniecznie tam wejdę. Nie wiem, czy będzie widać. No ale mówię, to teraz tak dla z braku laku. Po prostu porobię te kilka ujęć, oczywiście będę tematycznie filmiki kręcił dalej, tak jak je chcę, o tych tajemniczych miejscach, czy tam zapomnianych miejscach. Tylko że w tej chwili nie mam czasu, żeby tam jechać, dlatego wrzucę chociaż to. O przybytku głowa nie boli także. Tutaj coś było? Chyba nie, tam jest coś, no ale wyjdziemy tam. Wyjdziemy tam. Są jakieś jeszcze pomniki, tylko całkiem w zaroślach. Dobra, skoczymy szybko. Jestem w spodenkach krótkich. I spadamy. No, klimat cmentarzyska. Ze względu na te roślinne. Się poparzyłem. Dobra. Że nikt nie kopie tych takich tych. Mówi, do detektorystów nie mam nigdy. Nigdy nic nie miałem. Ale nie na cmentarzu. Nie na cmentarzu. Boże, zdecydujcie się. Dobra, ja spadam. Jeszcze zdjęcia pyknę i na razie. Dobra, trzymajcie się.